Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku wideobloga Wspinanie sklep.pl. Powoli zbliżamy się do końca pierwszej serii poświęconej alpinizmowi przemysłowemu. A nie przedstawiliśmy jeszcze elementów łączących, bez których trudno wyobrazić sobie różnorodne systemy przyrządowo-linowe. Nadrabiamy więc te zaległości. O ile we wspinaczce sportowej elementami łączącymi praktycznie w 99% są karabinki, tak w przemyśle pod hasłem łączników, oprócz karabinków, spotykamy się także z malionami. Podstawową różnicą oddzielającą karabinki od malionów jest zamek zabezpieczający przed otwarciem, który zbudowany jest z tulei blokującej wypięcie liny zamykanej za pomocą klucza płaskiego. Dodatkowo, często u producentów zajmujących się produkcją sprzętu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości dla budownictwa spotykamy się z określeniem, w moim mniemaniu mało odpowiadającym funkcji, zatrzaśnik. Przed prezentacją poszczególnych modeli jeszcze jedno słowo na temat normy. Wszystkie łączniki powinny spełniać normę EN362. Jako że nie ma specjalnej finezji, jeżeli chodzi o budowę karabinków do pracy na wysokości, przedstawimy tylko dwa modele karabinków o kształcie owalnym z zakręcanym zamkiem i jeden D-kształtny, który posiada zamek typu Twistlock. Dwa pierwsze wspomniane to karabinki firmy Camp Oval oraz Protect AZ011. Posiadają zakręcane zamki i wykonane zostały ze stali zabezpieczonej galwanicznie przed korozją. Ważą w granicach 170 g. Nie jest to mało, jednakże trwałość stali w stosunku do aluminium zdecydowanie wynagradza ich wagę. A w przypadku trudnych warunków przemysłowych, wytrzymałość sprzętu powinna być głównym wyznacznikiem doboru. Na dłuższą chwilę zatrzymamy się jeszcze przy trzecim z karabinków stalowych. Ten produkt firmy Kong zdecydowanie zrewolucjonizował i udoskonalił pracę w naszej firmie. Tempered Steel Twistlock to pierwszy karabinek o tak dobrze skonstruowanym zamku typu Twistlock. Zamek ma wyraźne wypustki, które można chwycić nawet w grubej rękawicy. Doskonały dla zapominalskich, którzy nie zabezpieczają zamka. Idealny do połączeń przyrządów autoasekuracyjnych czy zjazdowych z uprzężą. Teraz czas przejść do łączników typu Mailon. Trudno tu wyznaczyć wiodącego producenta czy najlepszą markę, gdyż wszystkie łączniki tego typu są bardzo zbliżone do siebie pod względem jakości wykonania, wytrzymałości, jak i ceny. Przy wyborze należy zwrócić uwagę na najbardziej odpowiadający nam kształt. Owale doskonale sprawdzają się jako pojedyncze elementy łączące. Delty świetnie łączą dwa punkty w jeden. D-kształtne mogą zastępować delty lub zostać wykorzystane w sytuacjach łącznika kilku punktów. Wytrzymałość ściśle wiąże się z grubością pręta, z którego wykonano łącznik. Najczęściej wykorzystywane to 10 i 8 mm. Wytrzymałość wzdłużna kwalifikuje się między 30 a 45 kN. Dobieraj kształt łącznika zgodnie z siłami, które mają zadziałać na system. Dzięki czemu wpłyniesz na wydajność i bezpieczeństwo budowanych systemów. Pamiętaj o kontrolowaniu stanowiska metodą double check, czyli kontrola systemu przez dwóch niezależnych członków zespołu. Mimo że odkształcenia czy pęknięcie łączników stalowych to rzadkość, kontroluj karabinki szczególnie w okolicach stworzni łączących zamek. W naszej firmie na około 250 karabinków w ciągu ostatnich 4 lat trafił się jeden uszkodzony. To daje współczynnik około 0,6% w skali roku. Pełną ofertę karabinków znajdziecie na stronie wspinaniesklep.pl. O czym mówicie? To bardzo, a sam o czym mówicie? A może przesłuchanie pożyczyć z pierwszym o czym mówicie, chłopaki? O czym? Wytrzymałość ściśle wiąże się z grubością pęta. Wytrzymałość ściśle wiąże się z grubością pręta. (Grywa)